Witamy Państwa serdecznie na meczu Szaflary kontra Orawa. Komentarz dzisiejszy przygotował dla Was Jakub Kamiński i Michał Mikołajczyk. Zapowiada się nam ciekawy mecz, mamy bardzo ładną pogodę i mecz odgrywany jest dzisiaj w Worth, Illinois. Maja 2012 roku, dokładnie 20, godzina 12. Zaczynamy mecz. Drużyna Szaflar jest dzisiaj w pomarańczowych strojach i Orawa jest w zielonych. Tak, w zielonych i białych spodenkach. Mamy fajny dzisiaj mecz. I oto pierwsza jedenastka. Wojciech Kamiński. Tomasz Łojek. Artur Krzysiak. Andrzej Kamiński. Janusz Szaflarski. Artur Kucharski. Andrzej Furczoń. Michał Kamiński. Wojciech Gąsienica. Jakub Miętus. I Józef Bryjak. Bryjak! Drużyna Orawa. Orawy. Tak. Piotr Bukowski. Mikołaj Litwinek. Jakub Szczurek. Artur Wierbrzak. Ryszard Bury. Andrzej Gąsienica. Marek Chronik. Phil Wicek. Piotr Chrobak. Mateusz Kois. I Roman Koszan. Tak jest. Mamy dwie drużyny. Znamy ich teraz imiona, nazwiska. Jesteśmy już przyjaciółmi. Tak, strasznie dużo się dzieje. Piłka wybita została. Dzisiaj jest fajna pogoda. Popatrzcie, jak jest ładnie. Dzisiaj żniwa chyba by nie skoszona jest. Siano jest skoszone. I staje bardzo się, fajnie tak. Się gra dzisiaj. Nie ma żadnych kopek dzisiaj, wiesz, nikt nie musi nie obracać. Nie trzeba, że. Orawa górą. Tu ładnie było takie. Fajnie chciał strzelić bramkę, jednak trochę, wiesz, tak niedokładnie. No jednak utrudnieniem jest rozgrywać mecz na nieskoszonym polu. Właśnie, no jak jest nierówno, to później wszystko się odbija. Tak jak teraz się piłka odbiła Kubie Miętusowi. Kuba szarżuje. Ale jednak nie zapomniał i wziął piłkę dalej do przodu. A co według ciebie jest gorsze, kopki czy babki? Omijać. Kopki. Kopki. Kopki szersze są. No nie, babki są szersze. Nie. Kopki są wyższe. Większość kopek jest szerszych od babek. Tak, ja zawsze myślałem, że babki są... Ale w chustkach jakie babki? Nie no, babki takie na polu. Są babki albo kopki, nie? Kopki z ostrewką, a babka jest bez ostrewki. Taka szersza. O, to babka jest szersza, no to wtedy... Ale można ją przeskoczyć. Babka. Można a ostrewki nie przeskoczy, nie? Któryś tam może przeskoczy, ale nie wszyscy. Janosik. No to niech będzie... Obydwa są, nie wiem, że myślę, że to i to jest trudne, także... No, ma swoje zalety i to i tamto. Lepiej jak ich no, uwaga, nie ma. Atakuje Orawa. Nie, tak naprawdę no, to Szaflary atakują. No ale popatrzcie, jest trzecia minuta i nawet nie widzimy jednej akcji w stronę Orawy. Nie wiem, czy Szaflary może zapomnieli, w którą stronę grają. A to jednak Orawa atakuje. Tak, Orawa cały czas atakuje. Nie ten... O, pierwsze wykopnięcie, czy ale... O, słyszymy spalony. Bramkarz Piotr Bukowski. Widzimy wspaniałe ujęcie tutaj z kamery położonej za bramką Orawian. Spalony i... No takie pomału. Fajne dośrodkowanie, podanie. Dobry jaka! Uwaga! Przechodzi, przeskakuje wszystkich piłka. Jednak jeszcze nie koniec! No będzie centra? Nie, no, nie ma Michał chyba w ślizg. To mi się wydaje, że to był Michał. Nie, Michał stoi tutaj. Widzę, że posiadł. O! Po lewej, z piętnastką zdaje się. Kto to mógł być? Może był Kuba. Kuba Miętus pewnie, no bo Kuba z tej Miętus. Strony, widziałem go z tej strony, jak się skradał. I widzimy, Andrzej Gąsienica się tutaj ustawia na główkę. O, z Orawy? Tak. O, taki wróg, tylko nie w ten wróg, który
Trzeba, ale trafił taki róg, no i piłka na aut. Tak jest. Naprawdę było bardzo ciepło, nie wiem ile było stopni, ale zawodnicy, mam nadzieję, wzięli sobie olejki do wiesz, przeciwkosłoneczne, te wszystkie maści, wiesz, nasmarować się, żeby się nie spalić dzisiaj. No. Zwłaszcza Wojtek, wiesz, żeby nie był naspalonym, no nie, cały czas, to się, mam nadzieję, że się dużo nasmarował. Słyszałem właśnie takie pogłoski, nie? Że niektórzy mówili, że on już on zawsze jest naspalonym, zanim nawet na mecz wyjdzie. Mhm. Ale to takie ploty chodzą. No bo teraz chodzi właśnie ten olejek sobie kupił taki fajny, wiesz, zagraniczny i smaruje się przed meczem i wtedy, wiesz, ciężko, żeby go spaliło. Aha. Przeważnie go pali już pod koniec drugiej połowy. Jak już zmyje się, nie? Tak, ale to już później... On już później, wiesz, bez koszulki gra. O, widzimy ładne ujęcie z nowej kamery. Czwartej z kolei. Nawet przybliżenie mamy. Andrzej tutaj się skrada. Nie, nic nie było. Orawa teraz daleko. Widzimy. O, Andrzej Galica tutaj ładnie dośrodkowywał. Gąsienica znaczy. No, uwaga, teraz obrona. Michał wykopuje daleko. Grajemy. Zobaczmy, czy Szaflary są jeszcze zmęczeni po meczu z Odrowążem. Czy może jednak nabrali trochę animuszu i zaczną, wiesz, pykać. Dopisało nam dosyć dużo kibiców dzisiaj. Ładny dzień. Dużo kulerów. Dużo piwa. Tak, kuleros przyszli dzisiaj. Andrzej Furczoń. Niecelnie podał. Do przeciwnika. Aha. Orawa! Strzał! Strzał w nogę. Michał! W jedną z wielu nóg Wojciecha Gąsienicy trafił. O! Daleka piłka. Wychodzi na poza boisko. Tak, 7 minuta, trochę taki nudny mecz, nie wiem czy nudny, czy nie. Parę było akcji, nie wiem, nie mamy jeszcze żadnej bramki. Troszkę pomału się tak rozkręca. Rozkręcamy się tak, my też się rozkręcamy. Zawodnicy się rozkręcają. Tak? Jest ciepło, wydaje mi się, że muszą się przyzwyczaić trochę zawodnicy do temperatury. Michał chciał wybić, jednak piłka wróciła. Złapać swoje tempo. Tak, złapać go w tempo. Michał, dośrodkowanie będzie ze strony Orawy. Tak. Wybicie główką, ponowne wybicie główką, podwójne. Uwaga, Orawa strzela. Szykuje się do strzału. Jest, gol! Bramka! Co za podchwytliwa. Niestety Józef Bryjak puszcza bramkę. Nie jest już taki wesoły, jaki był, wiesz, przez cały ten mecz, czyli przez te 8 minut. Piłka z kozła. Jakoś go zaskoczyła. Odbiła tutaj się widzimy... zaraz przed nim. O, tak, na super slow motion widzimy, jak łapał to słońce, ale jakoś się odbiło przed nim. Bardzo ładnie się rzucił. I nawet od słupka. No, podchwytliwe to było. Jakoś tak... No, kozłowała ta piłka przed nim i zmyliło go to. Nie, pamiętam właśnie jeszcze, jak w piłkę ręczną grało się, to najtrudniejszym strzałem do obronienia był taki kozła, wiesz, z kozła. Jak zaraz przed bramkarzem odbijesz, to on tak trochę, wiesz, traci ten rachubę i po prostu nie panikuje, nie? I wtedy ty no, z kozła i brum, bramka. No właśnie, i to jest ciekawe spostrzeżenie. Trudno jest zabronić taką piłkę. No właśnie, Józef Bryjak. Widzieliśmy go w wielu akcjach, w wielu rzutach na piłkę i takiego jeszcze nie widziałem, takiej bramki, żeby mu ktoś taką strzelił. A może go też trochę zaskoczyło. Na pewno. Andrzej? Andrzej? Tak, mają chłopaki teraz troszeczkę pod górkę. Tomek Łojek. Michał. Do Tomasza Łojka. Tomasz? Tutaj to kolegę, wiesz, na ten,
Na szybkość chciał, nacisnął, ale jednak został zablokowany. Andrzej! Furczoń! Markus? To... Podaj Markus, do Markusa. Markus właśnie pokazywał mu, żeby... Kuba Miętus! Jest Markus. Teraz Markus prowadzi, nic się jest, jakoś nie wiem, nie po... Andrzej, o, kontra! Uwaga! Józef! Pusta bramka, będziesz strzał czy nie? O, jednak nasz... No, świetnie, Andrzej Furczoń odebrał mu piłkę. Zgasił go. I Jakub Miętus. O, zawołana tutaj... Gwizdek chyba był ten nieprzepisowy zagranie ręką. Andrzej Furczoń wybronił nas tutaj z trudnej sytuacji, gdzie nie było dziękujemy naszego bramkarza. Dziękujemy bardzo serdecznie za jego poświęcenie, za jego udział i za jego wsparcie, za jego tożsamość, za jego... No, za jego wewnętrzną siłę, którą przecież... Że jest naszym... Liderem. I chcieliśmy następną piosenkę zadedykować właśnie Furczoniowi Andrzejowi. Właśnie, dziękujemy serdecznie. Tomasz Łojek! I uściskamy dłoń. No jest akcja, była między trzema jakoś. Michał skoczył. Michał zrobił kózkę. Właśnie, jakby to była kopka, to może by przeskoczył, ale tak piłka była za wysoko. Dawaj, Józef! Ładnie. Ja myślę, że drugi raz Józef nie, wiesz, nie nadepchnie na ten sam, na tą samą akcję, która, wiesz, go zaskoczyła, tylko już nawet wyszedł do przodu. Chce widzieć lepiej, słyszeć lepiej tą piłkę i mieć krótszy dystans, żeby zagrać razem z piłką i do tańca. Zwłaszcza właśnie słyszeć piłkę, to się wydaje tak, że może telewidzowie nie wiedzą, ci, którzy nigdy nie grali, nie bronili, ale jednak... Tak. Jednak słyszeć piłkę to czasami jest więcej niż Karate widzieć. Karate Kid. Karate Bryjak. Tak? Tak można że by to... czasami słyszałem nawet, że on z zamkniętymi oczyma, tak jak teraz. Uwaga, no bronisz! On słucha tylko, w którą stronę piłka bzyczy, no nie? Mhm. Bo piłka bzyczy, czy... A na szumi bzyczy, różne... zależy jaka jest pogoda, jaki jest wiatr. I jak bardzo jest podkręcona. I jak bardzo oddziaływuje na nią Andrzej Furczoń. Teraz jest na chwilę cisza. Piłka jest cichutko. Nie słyszymy ani piłki, ani krzyków od zawodników, czy też kibiców. Zmiany nie ma nic. Czekamy. 12 minuta. Dwóch chłopaków na słupkach. Andrzej Bierak w połowie. Tak, widzimy kibiców. Dośrodkował! No! Tam nikogo nie ma! Jeszcze nie koniec. Uwaga! Uwaga! Dwóch na jednego. Tam banda łysego widzę. Dobry blok. Tak. I Andrzej Skiba. Janusz Szaflarski. Każdy trochę tam chce dotknąć tą piłkę teraz. Markus. Ale jednak nie... No bronisz! To nie dobrze. Było dobre, żeby tak się bawić. Nie wiem, no chcieli, ale jakoś szła od zawodnika do zawodnika. Brejak przejął piłkę z łatwością. Słyszał ją, wiesz, usłyszał. To było dla niego dziecinnie łatwe. Taką muzykę usłyszał i... I Markus, szarżujesz teraz do przodu. Ciągniesz! Dobrze, Markus. Dobrze. Tomasz Łojek. Starajmy się teraz jeszcze! Wojtek! O, dobrze zagranie numer 4. Mikołaj Litwinek bardzo ładnie zagrał. Bez zastanowienia wybił tą piłkę na out. I czy tutaj widziałem Wojtka Kamińskiego z numerem 2? Tak, Wojtek dzisiaj startuje z pierwszej jedenastce. Piotrka Kiełbasy dzisiaj nie widzę. Ani w pierwszej jedenastce, ani w rezerwie, wiesz? Cieszy mnie właśnie, jak widzę Wojtka, że Wojtek, tak, ale z drugiej strony... Z moim ulubionym napastnikiem. Kiełbasa, Piotr Kiełbasa jest też bardzo dobrym napastnikiem. Tak. I jakby na przykład w trójkę grali, wiesz, to też bym się nie pogniewał. Tak, wiesz, Tomasz Łojek, Piotr Kiełbasa i Wojtek Kamiński. Mogłoby to być. Jakby to grało? Grałoby, nie wiem. Grałoby. Gro i bucy. Spalony.
Widzimy na powtórce tutaj, czy był spalony, czy nie. O, no tutaj... Flaga jest. W sumie flaga jest i piłka już została wyprowadzona, ale jednak raczej był spalony, mi się wydaje. Chciałem zauważyć, że w tej chwili mecz się zrobił bardzo chaotyczny. No jeszcze... Jest dużo fauli, wślizgów. Jak widzimy, gracze są w takiej przysłowiowej kupie. Tak, są tacy w kłębek, jak w kłębek taki, wiesz, bawełniany, pozwijani i trzeba się rozwinąć. Trzeba by to było troszkę rozciągnąć. Mamy taka babka musi przyjść na drutach i zrobić z tego taki, wiesz, swetr, który się kalendarz rozciągnie, który przykryje całe to boisko sportowe. I całe społeczeństwo. Tak, które szuka ciepła rodzinnego. W ten jakże gorący dzień. Tak, gorący, a zarazem zimny wynik, który jest dla Szaflar teraz właśnie taki się... Może ich orzeźwiający, utoczył. Może ich obudzi. Właśnie, no, dawaj, Tomasz Łojek! Budzi się bardzo Tomasz Łojek, przeskoczył i tutaj ma sam na sam, będzie strzał! Jest, brawo! Gol! Dziękujemy za pierwszą bramkę Tomasza Łojka. Świetnie, bardzo ładnie. Sam zagrał. Wyprowadził ją. Tutaj widzimy na powtórce, bardzo delikatnym, takim, nawet wspaniale. Tak, zaskoczył bramkarza, bramkarz się oglądał, Piotr Bukowski, tak zwany mały, wiesz, oglądał się, myślał może, że jest dobrze wystawiony, że jeżeli go ominie piłka, no to na pewno nie trafi w bramkę, ale jednak się troszeczkę przeliczył. Trudne to było podejście, bo tam ktoś mu się wśliznął, Tomasz musiał go przeskoczyć razem z piłką, nie stracić piłki, przeskoczyć go i jeszcze wykiwać bramkarza. No, bardzo ładne wejście. Tak, to jest... To było bardzo fajne, tak, bardzo fajnie, ale w sumie przyzwyczajeni jesteśmy, co dużo ma takiej akcji. Wojtek teraz chciał go trochę w lewo, jednak jest prawonożnym zawodnikiem i... Zbyt wielki pressing był. Tak, miał pressing, ale... Ale dobrze, jest agresywny, a to jest miłe, wiesz, dla oczu i dla uszu społeczeństwa. No polskiego i wynik jest ciekawy, 1-1. Dla społeczeństwa i społecznych ludzi. Uwaga, Orawa atakuje po lewym skrzydle. Nie ma spalonego. Kuba zblokował. Tutaj widzimy kibiców piją tam napoje, na pewno jest bardzo ciepło. Tutaj widzimy w żółtym kubku, czym jest... To znaczy czerwony. Tam czerwony kubek, żółty... Tam było piwo czeskie. Piwo, tak. To jest bardzo fajnie takie jest spędzić czas, pić sobie piwko, oglądać sobie mecz. Czujesz się, wiesz, jakbyś był w Polsce normalnie. Ja w ogóle czułem się tam z tymi wszystkimi kolegami. Jak jedność. Jak... O! Fajna główka, szybka. Bardzo fajnie. Zobaczmy, czy jest powtórka może. Jest. I jak daleko od bramki był tym razem. Andrzej Kamiński blokował go. Bardzo blisko. I to był właśnie Andrzej Gąsienica, numer 7. Ja go obserwowałem na meczu, stałem właśnie w tym rogu, gdzie on jest stacjonowany. Tak. I no, bardzo niebezpieczny gracz. Szybki. Nie tylko z pozoru, tak? Tak samo na żywo. No, na żywo jest jeszcze groźniejszy niż tutaj w telewizorze. Tak, na... Kto tak długo biegnie tutaj? O, cały ciągnął do... Wojtek tutaj, nie wiem, fajnie przeciągnęli całą bardzo tą fajnie, jak gumę przeciągnęli, do, wiesz, do bramkarza. I na Piotra... plac zabaw, zdaje się, wyleciał tam któryś. Ja myślę, także że teraz... będzie musiał przejść przez ten tor przeszkód z piłką, no, to może zająć trochę czasu. I na gumie zrobić. Na zjeżdżalnię, no jest na zjeżdżalni teraz i huśtawki jeszcze go czekają. Tutaj widzisz, wychodzi cały nie czas. No właśnie, to chyba nie pójdzie dobrze. To się źle może skończyć. Ale wkrótce może będzie piłka, może... Jest! Jednak niedokładna i piłka wysoko, wysoko poza orbitę wraca. I nasz super Wojtek Osienica dogoni go, czy nie go dogoni go z Orawy? Jest też Józef! O! Przepychanka mała była. Tak jak się mówi,
jakoś to było takie... Józef Brej jak wyskoczył tam, jak znikąd z niej, aż zaskoczył mnie. Pyk! I już daleko. Jakub Miętus tutaj nie bawi się, wybijają do przodu. Orawa przekłada piłkę na drugie, drugą stronę boiska, na prawe skrzydło. Przeciągają się tak. Uwaga, Michał teraz czeka na wślizg. Teraz miał wślizg. No, wślizguj! Dobrze! No, nawet... Dobrze, bierzesz go! Poradził? Teraz wychodzi wślizg. Au! Ha, ty gagatku. Poddaje się, wiesz, ręce, nie uciekniesz ręce mi do tak góry. Łatwo. Jest okej. Jest dobrze. Michał dostaje upomnienie, że... Nie fajnie, nie podobało się to. Troszeczkę agresywnie. Mikołaja Litwinka sfaulował. Ale obeszło się bez żółtej kartki. Bez łez. Tak. O! Tutaj widzę niebezpieczny mały chłopiec tutaj, właśnie Józef Bryjak mu tutaj wskazuje małemu chłopcu, żeby troszeczkę się przesunął. Jego czas jeszcze nie nadszedł. Jeszcze nawet nie wiem, czy jest trampkarzem. Widzę, że ma tenisówki małe. Ma kapelusik. No, chce się zbliżyć właśnie tak, do akcji. Bardzo blisko jest akcji. Ale jeszcze nie jest jego czas. I Michał wrócił do Andrzeja. Andrzej ładnie w prawo. Dobrze. Rozciąga, biegnie szybko. Do Janusza! Dobrze, jeszcze raz. No, fajna byłaby akcja. Tak jednak bardzo można mu łatwo przewidzieć. Lewe skrzydło, Rawa. Strzelaj! Nie ma strzał. Środek. I tam go trzymie Andrzej Furczoń. Andrzej! I przepycha go. Naciska. Tak. Bardzo ładnie. Teraz on jest przy piłce, teraz on rządzi. No Andrzej... Tak rozrządził, że się urządził. Andrzej bardzo mądrze zagrał, bo... Był atakowany, a na polu karnym, więc zdecydował wykopnąć piłkę na out. Chociaż na jego miejscu na out bym wybił, dlatego myślę, że to była druga opcja. Można było. Którą on wybrał. Ale nie chciał chyba marnować czasu. I chłopczyk uciekł. A znając Józefa Bryjaka, to nie ma się o co martwić. No... Chciałbym się z tą zgodzić, chociaż po wyniku nie widzę jeszcze takiej pewności, którą przeważnie mają zawodnicy z Szaflar. I co było teraz? Chyba jakiś faul. Tak, był tutaj faul na zawodniku z Szaflar. I Kuba Miętus rozpocznie. Nie, teraz Kuba Miętus. Markus. Jest. Prawe skrzydło. Widzę go. Na prawo. Jakoś nie ma nikogo, no to może wrócimy z powrotem i rozciągniemy piłkę. Tomasz jest teraz tutaj z prawej strony. Jakub Miętus. Ponownie, niedokładnie. I strata piłki. Bardzo ładnie. Rozpoczynamy ponowną akcję. Jest tutaj Michał, widzę, Andrzeja jest. Andrzej Kamiński tam się schował. Tu ładnie ciałem, wiesz, nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że teraz ja jestem przy piłce. I dośrodkowanie. Tam jest Markus. Michał, Andrzej. No, idzie Wojtek. Strzelaj, Wojtek, strzelaj. Niestety piłka uderzyła w słupek, ale coś się tutaj... O, sędzia wskazuje, że był jakiś, że popchnięty był bramkarz lub zawodnik. I zobaczmy tutaj na powtórkach, dwóch powtórkach, że no ja nie wiem kto kogo przepchnął. Ciężko pierwszy podniósł rękę zauważyć. Piotr Bukowski, no to... Czyżby Wojtek spopychał bramkarza, czy nie wiem o co czy tutaj bramkarz popychał Wojtka? Mniejsza z tym, nieuznany był ten atak ostatni. Niestety. I teraz piłka już tutaj jest na polu karnym Szaflar. Andrzej Gosienica teraz przy piłce. W daleko, tak? Do kogo tam znaleźć? Jest tam Wojtek? Wojtek nie jest na spolonym. Bardzo ładnie, bardzo mile to jest widziane.
I tam jest... O, tutaj chciał uratować przed kamerą, ale jednak Paweł Dziwisz, tego nie udało mi się to, wiesz, tego zrobić. Chciał może uratować kibiców przed piłką. A mnie to zdziwiło. Mhm. Nie ma się, wiesz, nie ma się co dziwić, po prostu czasami się tam nie, czasami nie wychodzi. Taka jest już piłka. Jeszcze taki raz. Jest sport. Lewe skrzydło. Tutaj cisnął między trzema, nic nie narobił. O! Jakub Miętus celownikiem tutaj się pomylił, się troszeczkę podał prosto, ale jednak odzyskana piłka. Wojtek Gąsienica do Wojtka Kamińskiego. Niecelnie. I dośrodkowanie. Andrzej Furczoń przejmuje. A Furczoń do Kamińskiego. Wślizg. Markus. Wysoko, daleko, tylko z wiatrem. Tak, widzimy tutaj. Łojek też ładnie zagrał. Tomasz Łojek był popchnięty przy główce. Dwudziesta szósta minuta. Troszeczkę lekko boisko zachmurzone. Ale widoczność jest stuprocentowa. Andrzej Gąsienica skiba. Wybiegł za linię i mamy róg. Co można ciekawego jeszcze tutaj dodać? I może Józef Bryjak po prostu teraz się rzuci, nie rzucił się. Piłka była odbita od obrońcy Szaflar. Mogło to zmylić bramkarza, ale wyszło na poza boisko. Jak wspominasz Szaflary z Odrowążem? Jak ci się podobał ten mecz? Czy możesz na przykład, wiesz, skomentować twoje przeżycia, emocje i... No, do tej pory to był najciekawszy mecz według mnie. Jako fan, wiesz... Czy chciałbyś zobaczyć jeszcze takich wiele meczy w przyszłości? Owszem, przyznam się, że tak. No, słupek! No i wykopujmy teraz na... Ale szczęście! No, Odrowąż gra bardzo ładnie. Dobrze są technicznie i szybcy. Tak, zapewnili sobie tym... mistrza właśnie tym sposobem grania. No, mimo to, że... mecz był no tylko 1-0, no ale ładnie grali. Tak, i przez to Szaflary możemy jedynie zdobyć wicemistrza. Gramy w przyszłym tygodniu z Czarnym Dunajcem o 10 godzinie w Le Mans, o 10 rano. I zobaczymy, kto będzie drugie miejsce miał, a kto będzie miał trzecie. Pierwsze już jest rozstrzygnięte. Michał. No, Michał. Idziesz, Michał. Nie za daleko. Michał. Tomasz. Tomasz. Nie doszedł. Nie. Michał. Nie. Andrzej Gąsienica. O, ładnie. No, mi się wydaje, że to jest Markus. Teraz jest Andrzej Furczoń. Andrzej Furczoń. Bardzo dobry sportsman roku, bym powiedział. Michał. Wślizg. I Józef Bryjak łapie. Odlew protest, ale to był taki przypadkowy, takie wybicie. To nie było prosto do bramkarza, po prostu to był taki wślizg, który był skierowany w bramkę. No i dlatego Bryjak pozwolił sobie, żeby złapać to w dłonie, w rękawice firmy Nike. No, idziesz teraz lewym skrzydłem Orawia. O, ładnie tutaj wyprzedził Jakuba. Kuba. Tak, strzał! Dobra piłka. Tak, z tego kąta bardzo to niebezpiecznie wyglądało. Jakby piłka bardziej troszkę podkręcona była, to już było 2-1. A jak na razie 1-1. I ten mecz jest, wiesz, zaczął się o 12, ale mecz wcześniej Czarny Dunajec grał z Odrowążem i Czarny Dunajec wygrał z Odrowążem. Ile? 4-2 lub 4-1. Ale to już było tak, że wiesz, Odrowąż już mieli wygraną.
i to było tylko takie coś, żeby nie byś, wiesz, może nie grali nawet swojej pierwszej jedenastki, nie chcieli, żeby byli skontuzjowani czy coś takiego, tylko już oszczędzają się może na następny sezon lub już planują wakacje i wiesz, Hawaje i takie sprawy. To grali po prostu tylko tak. No bo im nie zależało. No i paradę, wiesz, nie wiem czy będzie parada w Le Mans. Wtedy w Le Mans wygrali. Także nie wiem, gdzie będzie parada jeszcze mistrza Ligi Podhalańskiej. No będą się musieli pewnie skontaktować z majorem Chicago i może zarezerwować sobie Michigan Avenue albo Lakeshore Drive, żeby zrobić... Millennium Park też... Żeby, no żeby przejść z flagą od Rowąża, z tym wężą... Tak, bo przejść z tą długą flagą, bo mają taką długą, wiesz, flagę. Bo Odrowąż to jest bardzo długa i taka zawijająca się flaga. W ogóle historia Odrowąża jest zawiła i mało kto pamięta. Bardzo cienka. Cienka książka, ale bardzo zawiła. Ale długa. I długa, tak. I zawijana taka. Która jest... nadal rozwijana. W skórzanej oprawce. Andrzej. Widziałem wiele takich zagrań od Andrzeja Kamińskiego. W sumie nie wiem, czy to jest strzał do końca, czy podanie. Nie wiem, czy przypominasz sobie takich parę akcji, Wojtek, od Andrzeja. Tak. I przypominam sobie też, że chciałem Andrzeja osobiście pozdrowić. Poznać. Pozdrowić go chciałem. Tak. Jako przyjaciela i gracza. Tak, miałeś okazję może z nim porozmawiać troszeczkę? Po meczu, tak. O, popatrzmy tutaj, że spalone tutaj, słyszę od jednego z kibiców, że nie było spalonego, ale tutaj widzimy jak byk, że było dwóch z zawodników z Orawy na spalonym. I jest spalony, tak. Także powtarzam, że tak, dzięki, że chciałem pozdrowić Andrzeja Kamińskiego. Nasza praca polega na tym, że poznajemy zawodników, mamy okazję z nimi porozmawiać. Mamy wywiad, który zapowiada się w przyszłości, niedługiej przyszłości. Może nawet zaprosimy wiesz, przed kamery i zrobimy wywiad, myślę, z Furczoniem, może z Bryjakiem lub z którymś z zawodników z Szaflar. Chcielibyśmy zaprosimy bardzo go do studia i dla naszych widzów osobiście, wiesz, może nawet wiesz, będziemy pozdrawiać ludzi z Polski i niedalekiej przyszłości. Tak, niedalekiej przyszłości. Może to się zrealizuje. Tak, to bo jest... wiemy przecież, że nasi kibice chcieliby się dowiedzieć więcej o tych graczach. Dużo historii. To nie są tylko mięśnie. To są ludzie, którzy mają, każdy ma swoją historię. To nie jest tylko pasja zapakowana, wiesz, w takie tak, mięśnie. To nie są tylko korki i buty. Tak, to nie jest korki, to jest człowiek. Zresztą jak się sami przekonaliśmy po rozmowie z Andrzejem Furczem. Tak, mieliśmy rozmowę, jednak nam... O, tutaj! O mało nie było gola. O mały włos. Nie, czy będzie powtórka, nie wiem. Ale także to było... Liczymy może... właśnie o, tutaj na widzimy to... na powtórce. O, powtórkę mamy. 20 centymetrów od bramki. Tak, chciałbym właśnie zamówić może jakiś wywiad z Furczoniem Andrzejem lub z Józkiem Bryjakiem. Może jakiś wieczorek poetycki z Michałem Kamińskim czy coś. I aby ludzie zobaczyli, wiesz, z twarzy. No, żeby właśnie zobaczyli, że Michał to jest człowiek. To jest zwykły człowiek. Poczciwy. Tak naprawdę. Tak, to jest... On tak samo chodzi do pracy. Do kościoła. Bierze prysznic, jak ma czas. Wieczorem lub rano. Skarpety, krawat. Pierze. No, spodenki. Tak jak każdy inny. Tak jak każdy, właśnie. I nie ma tak, wiesz, nie ma żadnych sługów czy coś tam, że ktoś mu buty zawiązuje. Nie, sam sobie nie ma widziałem, przywilejów. Na własne, wiesz, oczy widziałem, jak sobie wiązał buty. Nie ma żadnej tam kogoś, żeby mu korki tam czyścił czy coś. On sobie sam dokręca. To właśnie dobrze mówisz. Bo... O, tutaj Wojtek dokręca! Nie ma nikogo. To słabo, ale dobrze mówisz, bo właśnie zauważyłem to. Przyjechałem na mecz i gracze wszyscy się ubierali, tam przebierali. Nikt nikogo nie ubierał. Jedynie to widziałem, ja widziałem, że Markusa wiązał. Dwie takie, wiesz, kobiety, nie wiem, czyściły mu buty i zakładały, wiesz, i dolepiały mu takie różne reklamy na koszulki, także on jest może następnego, wiesz,
z wyższej półki zawodnikiem, ale nie ma takich wielu. No ja trochę się muszę przyznać, że no, trochę się zasłużyłem, bo otworzyłem Michałowi piwo. Po meczu? Po meczu, za co był mi bardzo wdzięczny i podał mi rękę nawet dwa razy. No, od takiego zawodnika jak Michał, który ma swoją taką, nie wiem, ksywę, można powiedzieć na niego kosa czy coś, może być to bardzo niebezpieczne, bo ponieważ ty się wychylasz, podajesz mu piwo, a nie wiesz, co on myśli wtedy. On ja może wiem. Właśnie skojarzyć ryzyko. Sobie i że żółtą kartkę czy coś mu dajesz, pokazujesz i on może wślizgiem cię znokautować, tak. I w powietrzu zrujnować w momencie. I w powietrzu piwo, złapać to piwo, które ty niesiesz dla niego, wstać jakby nigdy nic i odejść. Ale przez to, że wziąłem to ryzyko, zyskałem przyjaciela na całe życie. Tak, to jest tak jak ze zwierzętami. Jeżeli nie pokazujesz, wiesz, że się boisz, że pokazujesz tutaj spokój i w twoich oczach jest błysk, który, wiesz, i zauważony został przez Michała, wtedy ten człowiek widzi, że o, widzę, że ten mój przeciwnik czy ta druga osoba nie jest negatywnie do mnie nastawiona, tylko bardzo obiektywnie lub pozytywnie. I no, no może spróbuję właśnie Wojtek spróbuje nawiązać jest. Kontakt. Wojtek jest spalony. I tak nawiązaliśmy kontakt i wydaje mi się, że nasza przyjaźń będzie owocować przez jeszcze wiele, wiele lat. Mhm. I mam nadzieję, że Michał wpadnie do nas do studia i zrobimy z nim wywiad i się dowiedzieć, co go dopinguje. Właśnie, co, jak jest, czym jest nakręcony? Właśnie, czy dlaczego ma taki rano wstaje w ogóle z łóżka? Czy ma jakąś baterię, taką jak zajączek? Czy może ma jakiś kluczyk, którego, wiesz, rano sprężynkę. Właśnie na sprężynce jest i rano go nakręcają? Andrzej Furczoń? O, tutaj! Widziałem, że Zizu, Zidane, tak, nasz zawodnik Piotr Zidane miał szczęście, bo obok był u niego, wiesz, z Orawy, nie wiem, który zawodnik, który mógł zagrozić naszemu Brejakowi. Tu chciałem zauważyć właśnie po prawej stronie kibica w spodenkach, w kratkę białych. To jest taki kolor, nie wiem, to jest taki styl. To jest styl obrusowaty taki. No, skojarzyło mi się z piknikiem, wiesz? Piknik obrusowy. Znaczy nie chciałbym, wiesz, by ktoś na nim ketchup rozlał, no nie, wiesz. Przez może... O, nie, o, uwaga, no to było... Gąsienica! Machnął się troszkę. Andrzej Gąsienica miał taką... A mówiłem, że jest niebezpieczny. Właśnie, jest niebezpieczny, no, miałeś rację. Nie, to dla niego nie jest piknikiem ten mecz, tylko to jest ostra gra. Też Tomasz. Walczą o pozycję, o miejsce. Markus. I Andrzej nadciąga. Wojtka, czy będzie spalony? Nie ma spalonego, Wojtek. Tutaj ma... Jeszcze raz, jeszcze raz. Coś tutaj... Tomasz Wojtek mu skasywał, żeby... Szybciej, ładnie, przyspieszył. Ładnie. Jeszcze nie ładnie. Koniec. Był na polu karnym. No tak... Nie jego było faulu, ale... akcja w sumie nie zaowocowała. Wydawało mi się, że czekał na róg, ale jednak... Nie było rogu? Przecież on wybił, nie? Nie mamy powtórki, Sprawy. Ale tak się wydawało, że coś tu było... Albo faul, albo róg, albo coś z tego, ale... Ale Andrzej! Już wracamy. Już ma Andrzej Furczoń. Janusz Szaflarski. Spokojnie, nie śpieszyć się. Do Andrzeja. Tam Andrzeja miał. I wybicie na out. Tutaj jeden z kibiców przyniósł sobie krzesełko i siedzi samotnie po prawej stronie boiska. Ja myślę, że w czapeczce, nie, no, spokojnie. On nie chce, wiesz, lubi słuchać bezpośrednio meczu. Oddzielił się od reszty kibiców i może jeżeli będzie fala meksykańska, no to on ją, wiesz, tam będzie przerzucał na drugą stronę, podtrzymywał, podniecał.
jest takie dorzucał kłody brakujące ogniwo. Tak, rozpali to ogniwo. W tym, w tej jak to bardzo zgranej naszej drużyny. A w ślizg Michała. I kibiców. Andrzej blokuje. Dobrze. Zidane. Kleją powoli. Sam sobie pozwrócił na główkę. Dużo obrony, dobrze. Ale w ten sposób nie zdobędzie żadnej asysty. No, i Andrzej. Idziesz. Powolutku do Wojtka, nie ma spalonego. Wojtek, idziesz. Wojtek dojdzie do niej, czy nie? Idziesz, ciągniesz. Strzelaj! A jak bardzo ładne poświęcenie od numeru dziesiątki. To jest Roman Koszart. Bardzo ładnie się poświęcił. Mógł być róg. Szybko mówię. Znaczy jest róg, ale mógł być faul. I Andrzej skradł się tutaj, jak lis. No jednak... Co jest? Może... Za wcześnie... No ale, no okej. Okay. Rozumiemy, rozumiemy. Tłumaczy Wojtkowi. Okej, jeszcze raz. Ja nie widziałem, no nie? Nie widziałem. Rozglądałem się gdzieś, wiesz, fajnie, fajna przyroda. Zagraj jeszcze raz. Replay. Tak jest. Dośrodkowanie, Wojtek! Przeszła piłka. Markus! No, bramka! Jest! Gol! Wspaniale! I wychodzimy na 2-1. Czy będzie powtórka? Ale ładnie, świetnie. Tu gratuluję Tomasz Łojek, to Janusz taki... Szafranski, wszyscy wracają. Wślizg, o! Taki wślizg na pół, a taki strzał. Wjazd, wiesz, wjechał tutaj i ładnie tutaj widzimy, jak się rozwinął, jak liść, jak latawiec boom. I boom, ping-ponga zagrał. To jak pinball tak strzelił tą piłką. Pinballa tak strzelił. No, jedna z lepszych bramek, bardzo pokazowa bramka, odsupka i w ogóle. I chcieliśmy pozdrowić wszystkich pracowników, którzy pracują na środkach. Tak, jeżeli piłka... Tak, Bartek wchodzi. Wojtek Kamiński. I Bartek jest teraz tutaj za Wojtka, wszedł do ataku. Wszedł sobie na 3 minuty. I wyrazy współczucia ludziom, którzy pracują na środkach bez air condition. I teraz Zidane będzie wykonywał... Nie! Bryjak nagle ma piłkę. Tak by dwie piłki były, nie wiem. Troszeczkę się mecz uspokoił, Szaflary już lekko na czas. Mamy 1-0, 2-1 znaczy. I piłka jest... Już jest w grze. Wojtek czy Tomasz Łojek? Idziesz Tomek! Może Tomek, jeszcze jedną bramkę strzelić i... Strzelaj! O nie, no to było fajne. Miał w sumie, już był sam na sam z bramkarzem i tak... Nie była dobra, atakowany. Była duża szansa. Lekko ten lekki strzał. No dał. I teraz do Bartka. No, jest Bartek! Wojtek się... Andrzej się rozciągnął tutaj, jak Van Damme, ale nie wyszło nic. Andrzej! O, Andrzej furczą tam. Andrzej się zgubił. O, prawe piłka, skrzydło. Tak. Jednak widzę, że Andrzej dojdzie tam pierwszy i ładnie ciałem. Jest out. Chyba. Tak, jest out. Ładnie ciałem to zagrał, taką ochronę stworzył dla piłki. I chcieliśmy tutaj prosto ze studia pozdrowić wszystkie karmiące matki. Tak. To jest, wiesz, matki, które karmią, wychowują zdrowe dzieci, które kiedyś zostaną piłkarzami Szaflar, wiesz, miejmy nadzieję. To jest nasza przyszłość. To jest przyszłość Szaflar, to jest przyszłość całej Ligi Podhalańskiej. Możemy nawet więcej drużyn, wiesz, więcej drużyn z... To jest przyszłość, żeby, tak, żeby naszego społeczeństwa. Więcej drużyn było stworzonych i na przykład byłoby taka, wiesz, rywalizacja taka potężna by się stworzyła, gdzie nawet nie wszystkie drużyny by weszły do playoffów, tylko na przykład część i te by walczyły o mistrza. Chodzi o to, żeby poszerzyć ligę. Tak, możemy poszerzyć ligę nawet do... na północną stronę Chicago, czy na zachód. Jest wiele miejscowości w górach, które właśnie jeszcze nie mają drużyn i przydałoby się... Wiele razy, tak, wiele razy się zapytam o przyjaciół, ludzi spotkanych, wiesz, na drodze.
skąd są i czy mają, czy znają, wiesz, Szaflary, czy znają Ligę Podhalańską i na przykład mówią, nie są ze Szaflar, chcieliby zobaczyć piłkę, ale na przykład nie mają drużyny z ich okolic, no i na przykład mów za Sikle, czy ze Zębu. Nie ma z Zębu drużyny w tej lidze. Jak również podejrzewam, że nie ma drużyny z miejscowości, która jakże słynie z piłki nożnej, czyli... Mizerna. Stare Bystre. Tak, Stare Bystre. Nie, a Mizerna również. Mizerna, tylko nie wiem, czy Mizerną by wziął. No po prostu nie chcę, żeby Mizernik zagrali, no nie? Dziękujemy, zapraszamy na drugą połowę. Dziękujemy. Po przerwie bardzo dobry mecz był, znaczy fajny był, strzelone były 3 bramki. Orawa zaatakowała pierwszy mieli cios lewą sierpową pod brodę Bryjakowi, się odbiło od ziemi. O, tutaj Bartek od razu jakoś dostał sierpowego od bramkarza Orawy. Bramkarz trochę mnie myli Orawy, bo jest ubrany w też pomarańczowej koszulce. Piotr Pukowski. Tak samo jak Szaflar. Tak, wmieszał się troszeczkę. Chociaż ma zieloną koszulkę na tej pomarańczowej. Aha. Rozumiem, to jakby ma dwa kolory w jednym, co? Zmieszane. Jedno na drugim. Szaflary i Orawę. A nasz Bryjak w srebrzystych kolorach, jak rycerz w błyszczącej zbroi. Tak jak husarz, albo jakiś, wiesz, astronauta, czy coś takiego, który odkrywa, ląduje na Księżycu, który odkrywa nowy świat. O, widzimy Artur Krzysiak dzisiaj. W drugiej połowie ma okazję się wychylić, ma okazję zagrać, ma okazję zabłyszczeć jak księżyc. I teraz będziemy rozgrywać blisko bramki Szaflar. Rola będzie zaczynać z rzutu zza pleców. Mam nadzieję, że ta druga połowa stanie się bardziej taka agresywna niż ta pierwsza. Była troszeczkę mułowata, przyznam się. No, ale według mnie była całkiem dobra. I tutaj mamy cały czas na polu karnym. Nie, no tam na połowie tam sobie pykają. Tutaj mamy zbliżenie troszeczkę. Będzie strzał oddany jednak do nikogo. I Andrzej Skiba do Andrzeja Kamińskiego. Wystawia szybko do Artur Krzysiak. Co teraz zrobi? Bo jednego wyminął. Tak. To się tutaj Bartek dobiega. Dobra, jesteś, o, główką. Ten tak mu zastawia. Bartek, kopaj. A nie ma. Bardzo ładnie zagrał. Z drużyny Orawy tak jakoś zasłonił ciałem. Nie pozwolił ani Bartkowi, ani piłce, aby zagroziła bramkarzowi. Bramkarzowi Piotru Bukowskiemu. Tu zdaje się, jest tak zwanemu małemu. O, trener? Bo widziałem, że siedział z książką i zapisywał coś. Może Jerbuka, wiesz, chciał podpisać, wiesz, brak. O, Bartek! Oj, tam się tutaj widziałem, kibice się opalali nawet. O, leżał balsam, ktoś, wiesz, ten, to... O, tutaj Bartek oddał strzał i przeciera podbródek, ociera tak zwany pot. I tam chciałem zauważyć w poprzednim ujęciu, jak
jak ktoś też zauważył, może tak jak ja, w górze, w chmurach leciał samolot. I jak zwykle w samolocie jest wiele osób, którzy być może wracają z wakacji. Czy myślisz, że ci ze samolotu na przykład zauważyli mecz? Z pewnością. I czy tak wiesz, lecieli tak może domek, 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 lasek, boisko. Drzewo, boisko. Mecz. Mecz. Tak, ja zawsze jak ja lecę, ja latam dużo, bo latam na wszystkie mecze. Jak tylko Szafa. Mogę, jak tylko mnie mama puści i... Tak. O! Mama tutaj nie puściła, tak zwana mama, czyli Bryjak, nie puściła dziecka, czyli tak zwanej piłki, do bramki. No ale z reguły z samolotu właśnie zauważam boiska. No, no tak, ale jak zauważasz boisko, czy wydaje ci się, że to są mrówki, które grają, czy to są ludzie? Jak tak sobie wiesz, tak wiesz, na przykład z głupa popatrzysz na dół, no nie? Znaczy ja wiem, że to tak... są mrówki, ale wyobrażam sobie, że to mogą też być ludzie. Ole, ładnie tutaj. A, pięknie. Popatrz, się jak Bryjak, Bryjak ulotnił się troszeczkę. No tu mnie zaskoczył. Kurczę, wow, wiesz, wysoko jak balon, jak samolot pofrunął, odrzutowiec. Ładnie, wow, tą piłkę tak tego balona wybił. Tak, i... Odebrało mi to tchu nawet, ten skok Bryjaka. Czy te mrówki, czy ta akcja? Bryjak. Bryjak, czasami jak się zapatrza na niego... Tak. To przypomina ci, wiesz... Młodość. Młodość. Młode czasy. Sprężność. Jak chodziłem z tornistrem. Aktywność. I szkoli po prostu tych młodych zawodników. Gumka, myszka. Te sprawy. Pióro. Atrament. Pan Kleks w kosmosie. I przypomniałeś mi właśnie panem Kleksem mojego kolegę, którego chciałem tutaj serdecznie pozdrowić. Maćka. Maćka z brzegu. Tak, Maciek. Bartek! Bartek, idziesz! No, szkoda, rzuć. Że się nie rzuć, wiesz. Głową mógł się rzucić. Mógł głową na przykład zaryć troszeczkę, wiesz. Jak ten, no nie? Jak krecik. Jak pług. Jak krecik, wiesz. Wykopać taki mały dołek. Pługiem. Lub pługiem po prostu zaorać takie, wiesz. Zaznaczyć swoje miejsce. Tak podpisać się na tym boisku, wiesz. Szkoda, że tak nie zrobił, no ale wiesz, cały czas jest gramy i cały czas ma więcej okazji, aby tak, to zrobić. Ale właśnie tak głową tak kierował, celował w ziemię, tak widziałem. Celował i tak... Spilony był. Jednak nie dał tego ostatniego szusa, który bym pozwolił właśnie zacząć orać. Andrzej? Mian ma dwóch, ma trzech, tutaj będzie kartka. Kto dostaje kartkę? Zaraz zobaczymy. Z numerem... Andrzej... No to będzie jakiś, ja myślę, że to numer poniżej Andrzej Gąsienica. 100. Tak. To jest ten zawodnik, który mówię, że jest bardzo niebezpieczny, jest na którego miałeś cały czas oko na pierwszej połowie. No stałem właśnie z Bartkiem Kamińskim, staliśmy przy linii w rogu lewym i widzieliśmy, i właśnie oraliście, nie oraliście nic? No, gaworzyliśmy trochę i w sekrecie Bartek powiedział, że chciałby strzelić gola. Ja mówię, Bartek, wiesz co... Szczerze ci powiem, tylko nie mów nikomu, ty możesz to zrobić. Powiedziałem mu, nie, podaliśmy sobie ręce. Nie. O, to nawiązałeś nie tylko kontakt z Michałem. Nie. Także udało nie ci tylko. Się jakoś z zaskoczenia poznać Bartka. Ładnie Wojtek Gąsienica. Prawie szpagatem wybił. Aha. Tak, podałeś sobie ręce. Oj, Bryjak. Podaliśmy sobie ręce. Spojrzeliśmy sobie w oczy, jak... Jak przyjaciele, którzy znają się już masę lat. Choć przecież tylko parę minut. Tak, nawiązaliście kontakt i wasze obcowanie było tylko przez kilka sekund. To była takie przeciąg. No, jeżeli chodzi o, wiesz, no był o historię wiatr. Świata, no i te miliardy lat... Andrzej Furczoń! Te miliardy lat, które, wiesz, przeszły już, no to było takie... Ziarenko tego piasku. Ziarenko piasku, tak. Na tej piaskownicy obok tego Bryjaka. I to właśnie tak uświadomił sobie Bartek, mówi, że chciałbym coś po sobie zostawić i może strzelić gola.
I nie mówił coś, wiesz, potomstwo, tylko mówił właśnie, że jeżeli zapisałbyś u tych właśnie, którzy strzelają bramki. No w tych księgach historii właśnie. Tak, księgach, to... I to jest ta księga, którą właśnie pisze tam pan siedzący po drugiej stronie boiska. O, to właśnie boiska. To było. I to właśnie szybko zostaje zapisywane, tak? I... Wszystko jest zapisywane. Hmm. Nie tylko gracze, również kibice. Co piją, jak się ubierają, jak się odnoszą do siebie. Czyli to jest taki... Jak on jest takim... dzieci na tej bawialni, jak się bawią. On jest takim... kronikiem. Kronikiem. Mi się też wydawało, może jest takim jednoosobowym Facebookiem. Można to tak określić. I korzystając z okazji, chciałem pozdrowić pana z literą F. Wow, cóż to za... fajne pozdrowienie. Teraz jest problem na tym. Trzeba znaleźć zawodnika czy kibica z literką F. Mamy jeszcze całą połowę, drugą połowę, albo to wiesz, spróbować tego szczęścia i znaleźć. Tak jak na mapie się szukało, wiesz. Tak jak na mapie znajdujesz państwo, tak samo trzeba znaleźć zawodnika. Andrzej Furczan bardzo ładnie się zachował. Mieli małą stłuczkę, ale poklepał swojego przeciwnika po plecach. Tak, po karoserii i ten. I rozeszli się. Ale ktoś dostał żółto. O, właśnie, kto to jest? Wojciech Gąsienica, myślę. Wojtek Gąsienica. Czy Andrzej Furczyń. Na jego miejscu nie kłóciłbym się z sędzią. Czasami to ma... niebezpieczne skutki są właśnie kłótni z sędzią. Bo on dysponuje więcej niż jedną kartką. Józef Bryjak się tutaj szykuje na strzał, być może z podania, może bezpośredni. Widziałem tam pana Tadeusza, też tak coś podpowiadał chłopakom na murze. A za wierszem mówi dużo, podobno. Wiersze sypie jak z rękawa. Doszrodkowanie! Obok! Obok poszło w ustawki. Także Bartek, rozumiemy teraz. Dziękujemy, że zdradziłeś nam tą tajemnicę. Ja też jestem za tym, żeby Bartek sobie strzelił bramkę. Znaczy nie sobie, ale żeby strzelił bramkę. Żeby strzelił bramkę. Najlepiej, przeciwnej drużynie. Najlepiej przeciwnikowi. I żeby jego imię po prostu stało się, wiesz, wietrzne. Żeby zaistniało w księgach tego pana, który tam siedzi. Bartek z numerem 3. I również gracz z Orawy z numerem 3. Mamy tutaj... Uwaga! Ładnie! Przyklęknął i później dopiero złapał. Słyszałem gwizdek, to tutaj dostaje od Zizu, dostaje taki, wiesz... Koleżeński taki. No taki pyk karczych. Po prostu to jest takie braterskie. Takie rozczochranie włosów. Tak, to jest. Takie braterskie. Zabry, jak się rozciąga tutaj biodra. Swoje. Docenienie drugiego zawodnika, tak. Samolot leci. O właśnie, ale czy ten samolot, który wspominałeś wcześniej, czy to był może lot? Myślę jednak, że nie. To musiał być inny lot niż lot. Mhm. Nie wydaje ci się, że to nie leciał lot? O, Artur! Krzysiak! Środkuj! Do... No! Tomek. Jeszcze nie koniec! Jeszcze Tomasz Łojek tam jakoś miał, blisko była piłka niego. I Bartek też tam był niedaleko i może tak sobie skrycie myślał, wiesz, i marzył w myślach, żeby to, wiesz, tą piłkę umieścić w księdze rekordów Guinnessa. O, Artur Krzysiak tam... Bartek się wraca.
I Andrzej Skiba tutaj ładnie, tutaj on zawsze krótko trzyma tej... O, tutaj był też popchnięty jeden, ale Andrzej Skiba zawsze krótko trzyma. Strzał! Krótko ich trzymał. Podanie. Ładnie, bo już prawie się obrócił. Cały czas są przy piłce. Zizu i Andrzej Skiba do Bartka. Bartek jakoś z powrotem. O! O stop! Wojtek Szafalski. Wojtek. Janusz Szafalski. Bryjak mówi tutaj, żeby wyszli, żeby to naciskali, nie pozwolili tak sobie tutaj przed, wiesz, w kaszę plus tutaj przed swoim własnym polem. Atakuje teraz Rawa. Oblężenie. No, ale blisko jest! Brawo, Zizu! Zizu obronił. Jorsi Dan, no nie wiem, dwa lub trzy razy teraz uratował sytuację. I ma teraz, zasłużył sobie na ten krótki odpoczynek. Szykuje się nam teraz rzut rożny. Nie, będzie to tak, tutaj kibice coś pokazują. Nie wydawało mi się, żeby to była fala meksykańska, ponieważ nie znalazła, wiesz, tak jakby nie powędrowała dalej. Bo jak jest fala meksykańska wykonana przez jednego z kibiców, to nie jest jednak... Andrzej, idziesz sam. Nie zalicza się. Andrzej ładnie przeszedł. Wszystkich chyba przeszedł po kolei. Ja myślę, że żółta kartka się należy. Chyba tak. I tak dostaje tutaj zawodnik Artur Wierzbiak dostaje tutaj. Zasłużył sobie na żółtą kartkę. W 15 minucie drugiej połowy, czyli to jest jakby 60 minuta. I teraz jest spokój na morzu. Cisza na morzu. I Bartek cisza. Się szykuje. Bartek wystawia się na pozycji tak, z numerem o, 3. O, widzę Artura. Artur Kucharski tak samo widzę, tam jest i zaraz obu Bartka ma, ja myślę, że miał podobne marzenie. Po prostu marzenia o ściętej głowy. Nie, niekoniecznie. Artur strzelił 3 bramki z Ratułowem. Precyzja. Markus. Precyzja. O, Bartek! A nie dojdzie. Nie doszedł. Wielu zawodników strzeliło wiele bramek tutaj z drużyny Szaflar. Bartek nie strzelił ani jednej. O, tutaj widzimy zawodnika. Pan z literą F. Agent 007. Żółty widzimy tutaj. Pan z wąsem. Piękna pogoda. Tak, czujesz Roman, to powietrze? Roman tak, Koszat, tak, tutaj bardzo ładnie wybija. Ktoś się wyleguje tam. Bardzo ładnie pachnie. To jest trawa, kwiaty kwitną. Widzisz, jak tutaj jakiś pies z traktorem, wiesz, Ursus tutaj, wiesz, kosił tutaj pies. Trawę. A pójdziesz! Masz psa, wiesz, ale... Trzymaj go na smyczy, jak masz psa. Jak masz psa... To niech... Nie... O! Nie męcz go jak psa, tylko tak... Artur ładnie zamknął. Bartek! Dobiegnij do niego, nie, ten nie daj mu tam luzu. Przeskoczyła. Nie doszedł. Andrzej Skiba, ładnie. O, ale machnął. Co jest? Ja myślę, że na pół przeciął zawodnika z Orawy. Proszę, zaorał. Tak, w drużynę zawodnika z Orawy. Czy on się potrafi podnieść nas o swoich teraz to siłach? Było brzydkie, brzydkie to było. Czy on się potrafi, popatrz, męczy się tam. No, może go dobić lepiej. Składają go teraz w części. Lepiej dobić. Się jak nie psa. Żeby się nie męczy. Nie, no. Zobaczmy, jak nie, że... Wstał, tak, jest. Kuleje brawo. Trochę, no to tak jak... No, niebezpieczne to było. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Żyje, tylko się żółta kartka tutaj została. Nie, to jest została. Żółta koszulka. Żółta koszulka, tutaj pan z wąsem. On chyba w tym podejściu na Tour de France wygrał tą żółtą koszulkę. Mhm, tak, we Francji. Ale już jest mur. I Bryjak przygotowuje się tutaj. Gąsienica Andrzej będzie. O, ponownie gąsienica Andrzej, co? Będzie chyba wykonywał ten rzut. I Bryjak już wie, kto. Popatrzcie, już się przygotowuje. Mur jest fajny. O! Krótkie podanie. Strzał!
Jeszcze jest na polu karnym. Wybicie przez... Andrzej. Andrzej Frzentu. Andrzeja Kamińskiego. Andrzej Kamiński tam jest, idzie środkiem. Łojek już się wystawiał. Jednak za daleko. I mały, a.k.a. Piotr Bukowski, wybija tą piłkę. Słyszałem tutaj... Może nie powinienem tego mówić... Na głos. Na głos, ale któryś z kibiców powiedział brzydkie słowo. Dwa słowa. To znaczy osobno, może nie są takie brzydkie, zwłaszcza to jedno, ale dwa razem. Tak, są nawiązując do karmiących matek. Tak, żeby... Jeżeli młodzi z papierosem, jeżeli... Jak ktoś młody z papierosem ogląda i słucha, to bardzo przepraszamy. Tak, za te przekleństwa. Nigdy byśmy nie użyli takich słów. Bartek! Chciał strzelić! O, jednak ta piłka potrzebowała. Mógł sobie, wiesz, miał troszeczkę czasu, mógł sobie jeszcze podejść i zaskoczyć, ale tu jest! Uwaga, jest gol! Gol! Jest 2-2. 2-2, Orawa. I małe nieporozumienie. Powtórka. Piłka skozłowała, wyszedł Bryjak, wyszedł zawodnik z Orawy i ta piłka jakoś... No ledwo taka, się doturlała. Taka jak... no taki przypadek, czy... No nie, no to było dobre uderzenie, bo... Na zewnątrz. Paweł, czy to jest Paweł Dziwisz, który strzela bramkę? Zawodnik chyba z numer 11, tak? Dziesiątka zdaje się to była. Dziwisz lub... Lub numer 10. Lub Roman Koszad. Koszad. Tak. A może właśnie... No... Jeden z tych dwóch zawodników strzelił ładną bramkę i już się zapisał w księgach piłki nożnej, która będzie na wieki wieków rozdawana i przekazywana z generacji na generację, z pokolenia na pokolenie. To już w genach będzie. To już będzie genetycznie zakodowane u zawodników następnej generacji. I modlimy się o to, że te dwa brzydkie słowa nie będą przekazywane do przez następne tak, generacje. Właśnie jak to jest? Młodych, palących ludzi. Jak to jest, ludzie, którzy palą, no nie? Jeżeli by przestali słuchać takich słów, no nie? Może, no. Czy następne pokolenie wymyśliłoby sobie następne słowo, które, wiesz, by na przykład inna generacja też odrzuciła, nie akceptowała lub uważała za wulgarny? No, wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy piją i palą, są bardzo wrażliwi i nie powinni słuchać. Tak, mają bardzo wrażliwe płuca, które są jeszcze rozwijające się, tak? Tak, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś... Łojek, idziesz? Młody zawodnik? Nie. O, ale... Odbił go pięścią. Piotr Bukowski tak jakoś sobie wyczekał i odbił lekko i zakończył tą akcję. Zgasił tego papierosa. Zgasił, tak. I młodzi ludzie, którzy w wieku 15, tam 16 lat piją. Do 18, tak. Papierosy piją, palą. O, Bryjak! O, złapał tą piłkę. Jak cię poświęcił, nie puścił tej piłki. Tutaj wziął na powtórce. Pierwsza piłka, tak. Jest a później... w powietrzu przez jakieś 5 sekund. Po prostu nie jest w ogóle egoistą. Popatrz, pierwsza piłka, później on. Pierwszy jest jak Air piłkę. Jordan, tylko upewnij Air się, Bryjak. Air Bryjak. Upewnij się, że piłka jest... w jego dłoniach. Wtedy dopiero martwi się, czy ja jestem okej, gdzie ja zląduję, czy ten samolot ma po prostu... Czy ten samolot ma pas na lądowanie, wiesz? Czy te oczy mogą kłamać? Czy te oczy widzą... Zidana. Blokuje. Markus? Nie! Andrzej Kamiński! To jest Andrzej! O! Bardzo Wojtek! Wyprzedza wszystkich! Sam! Jest! Jest! Bramka! Brawo! Tomasz Łojek. Druga bramka. I już nie jest remis i jesteśmy do przodu. Piłka tak spokojnie wyczekał. Między nogi. Aż się przewrócił Piotr Bukowski. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to był planowany taki strzał. Wiesz, zawodnik, bramkarz był taki rozstawiony na wszystkie strony, no. Ale zapomniał o środku. Tak często się dzieje, bramkarz próbuje jak najwięcej bramki zająć. Tak. No,
To jest tak jakby, to jest taka pozycja jeżdżenie konno, wiesz. To jest taka pozycja. Tylko że zapominają ci bramkarze, że nie ma siodełka. Nie ma konia. I nie ma konia. To jest taka pozycja John Wayne. Tak, piątki z Newmanem. O, koń się tutaj napoił, znaczy Piotr Bukowski się napoił, tak zwany mały, słyszałem, że go tam nazywają go małym, nie wnikam. I Pele, czy tutaj Maradona, nie, to jest Artur Kucharski, o, już tutaj byli Wojtek, Wojtek i... chyba był spalony, zdaje się. Bardzo blisko. Puść. Andrzej! No dobrze, dobre wrzucenie. Do Tomka Łojka! Tomek, strzelaj! Puść, tak jak na ostatnio. Spróbuj tego, wiesz. Rumaka tam jakoś wykiwać. Tomek jest szybki. Mustanga! No dobrze, jeszcze Markus. O, jeszcze jest zabawa. Nie, do Wojtka, Wojtek. Wojtek. Strzela, nie. O, ale mu tu łatwo odebrał jakoś. Jednak nie podaje się. I wybita piłka... w stronę na out. Wózeczka z dzieckiem. Artur Wierzbiak nie bawił się i szybciutko wybił piłkę na róg i już wraca. Teraz poi się Bryjak, Józef Bryjak. Zlądował, czy wiesz, tym samolotem teraz i ma może po prostu rocket fuel, wiesz, zapakować. I chciałem przypomnieć telewizom, aby też zwrócili uwagę na przyrodę, nie tylko na mecz. W takich chwilach jak teraz, kiedy jest przerwa, zauważmy, jak wygląda przed nami przyroda, jakie jest nasze otoczenie. Czasami trzeba po prostu wziąć oddech, aby... Głęboki oddech i zastanowić się nad życiem, nad głębszymi sprawami, rzeczami takimi, które przecież nas nurtują. Mhm. Ta przyroda, która nas otacza, nie jest nam powiedziane, że ona będzie tutaj na zawsze. Rzut rożny? Tak! O, Zizu! Ta przyroda nie jest na zawsze, wiesz. Trzeba ją pielęgnować i trzeba się o nią dbać. I prosimy kibiców, aby nie wyrzucali śmieci tak, na ziemi. Tylko pozbierać za sobą i do kosza. Zwłaszcza plastikowego plastiku. Bo wtedy to się rozkłada. Bardzo długo się nawet się rozkłada bardziej niż Piotr Bukowski na bramce. Markus na lewe skrzydło do Wojtka Kamińskiego. O, Wojek! Przeskoczył go! Uwaga, spokojnie. Piłka na jest na rok. On ładnie chciał wyprzedzić, jednak to tam był. Było ich dwóch. Dwóch, co ukradli księżyc. I Markus, spokojnie, jest czas, do Artura. Artur, strzelaj! No, w środku. Był w takim zastanowieniu, na pół strzał, na pół sobie chciał trochę podbić piłkę, no i... Troszkę piłka kozłowała przed nim i nie potrafił jej kontrolować. Tak, może jakieś kretowisko było tam i mu zmuliło tą piłkę. O, mamy troszeczkę ciszy teraz, widzę, że przyroda ucichła. Przyroda ucichła. No, ale też czasami jest... Tak się dzieje, to jest normalne przecież. Posłuchać ciszy też jest czasami wskazane. Wydaje mi się, że brak nam ciszy jest. Mhm. Na przykład... jeżeli człowiek się wyciszy, tak słyszałem, to słyszysz Boga, wiesz? Jak jesteś cicho. Stwórcę przyrody. Być może. I piłki nożnej. I tak jak widzimy tutaj kibiców, którzy stoją na boisku, prosilibyśmy na następnym meczu, aby kibice spojrzeli pod nogi, na dół, na ziemię. Tam jest życie, tam jest całe... Minerały. Tam są minerały, tam są mrówki, owady. Jest tego miliony, miliardy i biliony. Aby... zauważyć właśnie, to nie, życie. Nie obejść bokiem, tak jak teraz obchodzi Zidana. Tylko o, ładnie! Ale tutaj strzał! Józef Bryjak, on tak jakby nie zignorował tej piłki, jak na przykład
My ignorujemy czasami przyrodę, tylko mrówki uderzył i czołem. Wydaje mi się, że jest to czoły trochę nastawił. Smutne, że mrówki nie mają przedstawiciela w świecie ludzi. Kogoś, kto potrafiłby za nich przemówić. Zarówno mrówki, jak i ludzie żyją w grupach, tworzą duże miasta. Żyją, nie żyją jak wilki samotne. Czy krowy. Tak. Ludzie z samolotu wyglądają jak mrówki. I czy można się nie można się pomylić, że zamiast człowieka mówisz na niego mrówka lub vice versa, no nie? Wiesz, mrówka człowiek. Bryjak! No, to było niebezpieczne, tam było ponownie dosyć śmieszne nieporozumienie. Bryjak może... Wiem, że rozmawiamy teraz o mrówkach, ale on taka pszczółka jest, mi się wydaje, wiesz. Pszczółka taka Maja. Zapracowana. Pszczółka Maja lub Gucio. Gucio. Wiesz, który cały czas tam jest nad bramką, obok bramki, lata sobie, bzyka. On sobie tam mości. Bzyk, wiesz, z prawej na lewą. I piłka, w cudzysłowie miodzik. On sobie... cały czas, wiesz, on to zbiera. Wybiera, wiesz. Wybiera. On sobie mości tam w obejściu. Brawo, Gucio! Znaczy, Bryjak, Józef. Dobrze. Jest taką zapracowaną pszczółką. Ale w sumie Artur Krzysiak też jest taką pszczółką, która... daje się we znaki. Która ma swoje terytorium, tak jakby, wiesz, bo ona tutaj prawą stronę i na przykład kwiaty, czyli jego akcje owocują. On właśnie owocuje, jego widać. Czyli jak on tutaj lata. Taki pyłek, nie wiem, z kwiatka, wiesz, on tutaj zapyla tutaj prawą stronę. A któż taki byłby bąkiem? Zapyla, wiesz, ale zapyziale zapyla. Więc skoro mamy pszczoły, musimy mieć bąki i czmiele. O! Ładnie tutaj puścił bąka, znaczy puścił tą piłkę i Markus już niecierpliwy. On też jest taką pszczółką pracującą. Nie chciał, nie ma na czas na odpoczynek, tylko od razu tutaj chciał zapylać. A Łojek to nam spychał troszeczkę, ładnie to zrobił. Nie został... Dobrze, Andrzej. Tak, nie Andrzej. Podaj. Do kogo? Do nikogo? Wysuwaj. O, tutaj mały, czyli Piotr Bukowski. Ładnie tą akcję... nową akcję rozpoczął. O, Markus! Podoba mi się właśnie, że Andrzej i spalony. Dostaje piłkę, często podaje. Tak, zauważ, jak Wojtek nasmarował się i miał, wiesz, myślał, że nie będzie spalony, no nie? Ale popatrz, jak tutaj się spalił. No, całe czoło no, tutaj miał spalone. Spalony, ewidentnie. Tak, to będzie miał bąble, mi się wydaje, po tym i jeżeli będzie się... No będzie mu skóra schodzić. No, jest spalony. Mam nadzieję, fajnie, że nie ma pretensji. A ma pretensje chyba. Będzie miał ciężkie parę dni. Spalił tutaj. Andrzej z pierwszej przeprasza. Nie wiem, czy... No, przeprasza swoich... Albo... To jest bardzo jedno piłkarskie zachowanie. O, Łojek jest to i pamiętacie. Tam... Wójte, poczekaj! Nie, teraz! Już nie jestem na spalonym! Łojek! Ładne z dwóch ma! Teraz Markus jest za blisko. Jeszcze się utrzymuje. Dobrze. Zaciąga. Tomek! Wojtek podajesz? Ma nie! Ładnie! Strzał! Gol! Bzyk! Bardzo ładnie i... Pszczółka zwana Wojtek Kamiński strzela bramkę. Wojtek strzelił gola, czy tutaj, ale... czy było na spalonym jednak? Nie było. Zauważ, że to jest... Nie, ale ta kamera jest troszeczkę taka pod kątem, także nie widać dokładnie. Ja i myślę, tutaj był zawodnik. Widział. Może na równo, nie wiem. Sędzia widział. Ale tak samo ten trzymający Łojka był...
na równo, także... No Wojtek strzelił gola, ale chciałem przypomnieć, że Tomek Łojek wypracował tą akcję od początku. Od samego początku w sumie wydawało się, że nic nie było, że była stracona piłka lub nie wiem, no po prostu była zmaszczona sytuacja, ale to wszystko fajnie obrócił po 180 i dziękujemy. Ma asystę, ma bramkę i wygrywamy. 4-2, 33 minuta. Mikołaj Litwinek przyjmuje. Tak podał do Ryszarda Burego. Ale piłka zawędrowała prosto do... pod nogi Brejaka. Naszej go pszczółki. Wysoko wykopiłem, jak Józef Brejak. Ładnie, tak jak w chmury. Andrzej. Nie kończy akcji jeszcze. Czy będziemy mieć tam... O, ładnie, przytrzymał. Bezpośrednio do Wojtka, jednak Wojtek tam Wojtek może nie chciał spalić się, wiesz, przypalić się, jeszcze bardziej opalić się. Tylko przeczekał, no i tak jakoś się minęło. Józef Brejak. Józef Brejak jeszcze nie przyjmuje. Troszeczkę na czas. Czeka do samego końca. I mamy już parę sekund. Znaczy kupił parę sekund. O, piękna główka. Aż za dudniało. Markus. Naciągnął sobie trochę ścięgno. Oj, no, zmiana. Czeka na zmianę. No, żegnamy się z Markusem. A tak zwany Marek Mientus, strzelca drugiej bramki. Proszę, wiesz, o to, żeby posmarować nogę, trochę obłożyć lodem, abyś i przygotować się do następnego meczu z Czarnym Dunajcem, aby zagrać ten mecz i... Miejmy nadzieję zdobyć drugie miejsce, mieć tego wiceprezesa. Tak, dośrodkowanie. O, niebezpiecznie. O, Brejak. Brejak wykopuje. I także Grzegorz teraz ma piłkę. Grzegorz ładnie do Wojtka. Wojtek! Nie Wojtek, Andrzej do Wojtka. Spalony. Wojtek spalony. Popatrz, złapał się za głowę i już po prostu nie może tego ciśnienia i tego gorąca wytrzymać. W sumie... Nie wiem, czy jest brak komunikacji, czy coś... Nie wiem, jak to się... Do końca nie wiem, dlaczego to się cały czas powtarza. Powtarza się. Wiesz, tak jakby... Powtarza się. Jak powtarza, tak, jak magnetofon, wiesz. No, Wojtek jest troszkę za bardzo... Uwaga! A, niebezpiecznie. Jak blisko, prosto dostał, wiesz, ja bym dostał między gałę tutaj. Tak piłka na końcu, w samym na końcu zakręciła troszeczkę, bo była podkręcona tutaj. O, ale strzał. Tutaj strzał, wow. Na pewno nie byłoby bramki. Józef już tam był. Ręka była wysunięta. Tutaj miał rękawice, tutaj już był, zablokował dojście do bramki. No trochę szans mieli tutaj, widzę, Orawa, wiesz, trochę parę szans tutaj mieli. To była na przykład... Czyli na które miejsce teraz Orawa ma szansę? No, tego ci nie powiem. Proszę iść i zobaczyć na ligapodhalańska.com. Tam można zobaczyć drużyny. Każdą drużynę jest osobna. Zobaczyć, kto jest na którym miejscu. Historię. Kto strzelił bramki. Do wyboru, do koloru. Też są zdjęcia z prawie każdego meczu. No ale zdjęcia to, wiesz, nie zastąpią tego, co my tutaj widzimy. Wiesz, zdjęcie jest fajne, no nie? Wiesz, zdjęcie to jest 1000 słów, tak? Zdjęcie zastępuje 1000 słów. Podobno. Ale ja wolę na przykład jabolę, no nie? Brzydki faul tutaj, Andrzej. Trochę sponiewierany został przez Grasza Orawy. Szybko wstał. Tam widzieliśmy kibica w krótkich spodenkach. Tak, tutaj to pole, to Andrzej ma strasznie... Krótkie spodenki. Andrzej ma strasznie tutaj
Ktoś tam leży. Nie wiem, już to pole zostało tutaj zaorane przez Andrzeja parę razy. Za każdym razem go falują. Furczoń! Daleki strzał. O! To było! Mało, mi się przypominało od razu z wiesz, mecz z Cichym, gdzie Andrzej z połowy sobie tutaj, wiesz, pozwolił. I tutaj widzimy, on jest trochę się, wiesz, tak mówi. Trochę jego kalkulacje się nie zgadzały. No, on sam nie dowierza sobie, no nie, jak to się stało. No, musiał... że może nie przeniósł, że to nie wpadło. Paweł Dziwisz schodzi i Xena prawą stronę. Mamy ponownych zawodników z drużyny Orawa. Nowa krew, nowa energia. 7 minut, 2 bramki. No. Czy zdołają? Wszystko jest możliwe. Stanąć na czele i ponownie Andrzej. Faulowany, nawet nie było już. Nie, nie był tak, faulowany. Nie wiem, może sędzia widział tyle razy, że nawet już nie woła. Upadek. To był faul. To był faul. Tak, jeden z mówi z obrońców, że to nie było fair zagranie. Sędzia po prostu nie zawołał jednego, a zawołał drugie. To jest takie jakby trochę subiektywne podejście do sytuacji. Tak, Bryjak mówi, tutaj pokazuje, że jest nieobstawiony jeden z zawodników. Hopsa tutaj. Dobrze, i do Tomka teraz. Szukajmy Tomka Artur, tam z przodu. Grzegorz. No, nie dojdzie. Tak, ładnie, wiesz, jak ją porolował, zrolowała się piłka z głowy. Tak jakoś, wiesz, fajnie. Ale Orawa utrzymuje tą piłkę. Orawa atakuje. Rozkładają tego pająka. Kuba Miętus. On jest dobry z główki, wiesz. Tak, często nie używa nóg, nie używa, wiesz, rąk, nóg, głową tylko gra. Głową. Gada dużo głową. No. Fajnie. Fajna kiwka. Przenasa, czy to Marek? Marek Hornik chyba to był. Daleka piłka. Dojdzie, nie dojdzie? Zbyt daleko. Nie było nikogo. Bukowski nie wybiał daleko, tylko to zaraz do swojego obrońcy, który nawet uratował tutaj. Grają jednak, niektórzy jeszcze nie poddają się, grają z Orawy. Roman Koszat do Pawła Dziwisza. No dobrze, się szykuje coś tutaj. Coś tutaj kleją, zawrócił. Andrzej! Ma tutaj trochę miejsca, ale mógł to strzelać. Jednak Zizu nawet się, wiesz, nie zastanawiał dwa razy, tylko posłał ją. Miał nadzieję, że spotka tam piłka Wojtka Kamińskiego opalonego lub Tomka Łojka. Nieopalonego. Troszeczku, wiesz, bo już jest... Troszeczku. I chwila spokoju na, wiesz, tego, nie? Ręka nie. Cisza na morzu na razie. Andrzej troszeczku tutaj za... Mota tutaj, wiesz, prawą, lewą. Chce trochę otrząsnąć obrońcę. Łojek! Ma piłkę! Tam cały czas w rogu jest. Grzegorz, tu jest, Andrzej się wystawia, posłał Andrzej, ładnie na główkę, Grzegorz na klatę i do środka, manie, trafił znowu. I dziękujemy tutaj kibicowi za podanie piłki, tak, dziękujemy bardzo. Jeden był w czapce, drugi był bez czapki. Czapka z daszkiem jest bardzo w modzie teraz i to jest po prostu podkreślenie tego zjawiska. Jeden był w czapce, nie widzę. Chociaż myśmy go widzieli. O, tutaj Andrzej Furczoń zepchał zegar. Popatrzmy tu teraz, zegar teraz się zdenerwował i za nim biegł tutaj. No stop, zostaw. Nie, no tak, to nie można. Ja rozumiem, że Andrzej tutaj chce, wiesz, dominować meczem i ten, ale zegar, ja proszę, wiesz, lepiej było zostać w spokoju. Zegar złego uczynku nie, wiesz, nic złego nie uczynił. Ja nie chcę tutaj nikogo usprawiedliwiać, ale jest ciepło, jest gorąco. Już kleją się to wszystko, jak zgasi, nie? Klei do pleców.
I to się po prostu przykleiło. Przykleiły się mu ten zegarek gacie i ten... Jak rzep do psiego ogona. Jak pchła. O, ładnie Jakub Miętus. Zrobił to, co miał zrobić i wraca. Wraca właśnie. Wraca. Uciekajby, wiesz, uciekajby ukradł ten kapustę. Bartek, wracaj się. To mówił Jakub Miętus. Bartek, nie widzę go już, chyba nie gra, chyba Grzegorz na niego wszedł. No, Bartka, troszeczkę się uspokajają. No troszkę zwolniło tempo, no Szaflary grają teraz na pewno na defensywę, czekają na Gwizdek. Wygrywają dwoma golami. No, faul. Tak, ale widzimy niecierpliwość ze strony Orawy. I Andrzej Kąśnica po prostu... Andrzej mu, Kamiński przeszkadzał mu w dojściu do piłki. On sobie postanowił, że to po prostu użyje troszeczkę siły. Nie wiem, może chodzi troszkę na siłownię, czy nie. Ale myślał, że wiesz, to tak lekutko, bo przesunie Andrzeja. I to się źle skończyło. Wojtek. Tak, mamy 44 minutą, czy minutę już mecz dobiega końca, czyli nawet nie widzę żadnych zmian. Grzegorz będzie wybijał ruch, rzut rożny. Widzę, że zimne piwo tam czeka w kulerach, wiesz. I będzie celebracja. I cytrynówka. Mhm. I wypuszczenie do... Zizu i Artur też tam był. Jeszcze koniec. Wojtek Gąsienica podbił troszeczkę do Artura. Przeskoczyła ta piłka Wojtka Kamińskiego. I koniec. Koniec meczu. Gratulujemy Szaflarom za zwycięstwo. Orawa też dziękujemy za waleczność. Dwie bramki. Dziękujemy telewizom za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy pogodzie za dopisanie. I przyrodzie, która się cały czas rozwija. Szaflary, kto strzelił dla Szaflar? Oto! Pierwszy gol, Tomasz Łojek. Marek Miętus. Tomasz Łojek. Wojciech Kamiński. A dla Orawy... Piotr Chrobak. I Roman Koszat. Proszę, oglądajcie nas na YouTube. Jeszcze jest jeden z Szalim Dunajcem. Like us, wiesz, na Facebook. Dziękujemy. Tutaj jeszcze troszeczkę słówko od sponsorów. Dziękujemy i zapraszamy na następny mecz. Do widzenia. Do widzenia.